Dzień dobry, witam Was z Giżycka. Znajdujemy się pod firmą Odysseya Yachts i chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak się produkuje jachty. Witam Was na hali produkcyjnej jachtów Platinum 35. Rozmawiamy dzisiaj z panem Tomkiem Omilian i Tadeuszem Jaźwińskim. Pan Tomek jest szefem produkcji, natomiast pan Tadeusz zajmuje się sprzedażą i marketingiem. Panie Tomku, czy mógłby nam pan opowiedzieć o etapach produkcji łódki? Jak to się odbywa? Od czego w ogóle się zaczyna? Produkcja jachtów rozpoczyna się przede wszystkim od wyprodukowania, od wylaminowania kadłuba, pokładu, wszystkich innych drobnych elementów. My na tym etapie jeszcze posługujemy się outsourcingiem, czyli wykonują nam laminaty firmy zewnętrzne. Współpracujemy z trzema firmami, z Giżycka, z Piszu, z Ostródy. I te elementy zjeżdżają tutaj do nas. Zjeżdżają tutaj je montujemy i składamy, tak, zaczynamy zabudowę jachtu. Nasi stolarze w tym czasie, jak powstają laminaty, nasi stolarze na stolarni składają gotowe moduły, tak jak tutaj będzie można zobaczyć, gotowe moduły mebli, kambuza, koja i tak dalej. Wszystko jest wycinane na CNC, ponieważ jachty są powtarzalne, tak mamy przygotowane łoże i tak zaprojektowany proces i etapy produkcji, że możemy sobie pozwolić na wycinanie mebli z CNC. To znacznie usprawnia i przyspiesza cały proces produkcji, tak? Tutaj stoimy, domyślam się, przy jednym z pierwszych etapów, czyli taki golast, tak, dokładnie, gdzie jest kadłub. Kadłub wyjęty, świeżo wyjęty z formy, wstępna obróbka, uzbrajanie, laminowanie. I za chwilę będzie już gotowy do wstawienia pierwszych mebli, grodzi i tak dalej. Czyli tu mamy następne etapy, za nami się... Tak, za nami jest już łódka z wstawionymi grodziami i mamy, następuje montaż instalacji, tak? Instalacje silnikowe, instalacje zęzowe, fekaliowe, instalacja elektryczna. Uzbrajamy w wszystkie podstawowe rzeczy plus całe wyposażenie opcjonalne, które klienci sobie wybrali. Możemy pokazać to, tak? Możemy oczywiście sobie zajrzeć. To jest mały bałagan, ale jesteśmy na produkcji. Czyli to, co później się prezentuje pięknie na łódce, jako już te ścianki, mebelki i inne grodzie, to w tej chwili mamy okazję zobaczyć to w stanie takim surowym. Na tym etapie tak, wygląda to jeszcze w ten sposób. Za chwilę będzie przykryte pokładem, na pokład pójdą okucia, dach, szyby. Daszek mamy też tutaj, widzimy, że który będzie na tym właśnie jachcie montowany. I tak mniej więcej no, w dużym skrócie wygląda produkcja jachtu, montaż jachtu. Znajdujemy się w biurze firmy i mam kilka pytań do zarządu. Panie Tadeuszu, skąd się wziął pomysł w ogóle na taką łódź? No, generalnie taki pomysł, żeby budować jachty motorowe mieliśmy już wiele lat temu. Od 20 lat budowaliśmy głównie jachty żaglowe. Budowaliśmy dla konstrukcję Tomka Siwika Tessy Dreamery, budowaliśmy też Kobry 33, zaczęliśmy budować dla Sławka Feliksa Futuro 860 i jachty Sztilo. A ten jacht, kiedy pojawił się w końcu bodajże 2016 roku, wystawiony przez Delfię na targach żeglarskich w Warszawie, bardzo nam się spodobał. I kiedy tylko pojawiła się możliwość odkupienia praw autorskich i możliwości produkcji tego jachtu, od razu się zdecydowaliśmy. Czyli tradycję w budowie jachtów macie już od lat? Owszem, od wielu lat zajmujemy się szkutnictwem i też czarterujemy jachty na Mazurach. I no, też jesteśmy generalnie żeglarzami. Organizowaliśmy różnego rodzaju imprezy morskie, rejsy. No i generalnie jachtami pasjonujemy się od dzieciństwa. Czyli podstawą w Waszej ofercie jest model Platinum 35. Tak, jesteśmy małą rodzinną firmą, zatrudniamy tylko kilkanaście osób. Nie mamy w ofercie wielu jachtów, nie produkujemy wielu modeli jachtów. No, praktycznie produkujemy tylko jacht Platinum. Zmieniliśmy nazwę Platinum 989 na Platinum 35 zgodnie z jej wymiarami. Dokładnie Platinum według projektu Jacka Daszkiewicza ma 35 stóp długości. No i zamierzamy również wprowadzać nowe modele Platinum w kolejnych latach. Zapytamy Pana Tomka o techniczne jakieś szczegóły. Jakiego rodzaju silniki, jakie wersje występują tej łódki? Możemy tak z grubsza podzielić to na dwie wersje. Na wersję z flybridge'em, czyli z górną sterówką, i wersję hardtop, czyli tak zwaną podstawową wersję Platinum. Jachty są napędzane dwoma rodzajami silników, silnikami stacjonarnymi, wbudowanymi. To są diesle marki Yanmar w przedziale mocy od 39 do 110 koni. Jak również silniki zabortowe, mamy do wyboru wersję morską, czyli dwa razy po 60 koni, ewentualnie jeden silnik 110 konny. Rozumiem, że jest i wersja na śródlądzie, i jest wersja morska, czyli kategoria IC i kategoria B. Tak. Czym one się różnią, Panie Tomku? Wersja morska jest przede wszystkim dobalastowana, tak? Ma wzmocnione kadłub i dodatkowe dobalastowanie, to jest 750 kg balastu pod podłogą. Zamkane drzwi, przesuwne drzwi, tak? Zamykające kokpit. I to są takie główne, w zasadzie główne cechy tej wersji morskiej. Wersja śródlądowa. No nie wymaga tego, tak, nie dodajemy zabalastowania, nie zwiększamy zanurzenia w ten sposób. Niepotrzebne są właśnie te drzwi, możemy zamontować taką standardową roletkę, jeżeli klient sobie życzy. Panie Tadeuszu, Pan się zajmuje sprzedażą i marketingiem. Jakiego rodzaju klienci do Was trafiają? Głównie. No, generalnie jesteśmy na początku tej drogi i tak naprawdę mamy na razie kilkunastu klientów i trudno mi na podstawie tych kilkunastu podmiotów, które zdecydowały się na zakup jachtów w naszej firmie, generalizować, jakiego rodzaju są to klienci. Ale w większości są to ludzie prowadzący działalność gospodarczą. A czy łódki pływają w kraju czy za granicą? W tej chwili jachty, które są zamówione w naszej firmie, to są wyłącznie jachty śródlądowe, ale klienci zwykle zamawiają wzmocnione denniki, żeby w przyszłości mogli je dobalastować. Czyli przewidują taką alternatywę, chcą mieć taką alternatywę w przyszłości, że będą mogli zabrać te jachty na wody jakieś morskie, pewnie przybrzeżne. Domyślam się, że wielu klientów, zanim dokona zakupu, chciałoby gdzieś popływać. Czy jest możliwość gdzieś zobaczyć Wasze łódki na żywo? Czy gdzieś je wyczarterować, wypróbować? Jak to się u Was odbywa? Jasne, mamy w firmie już dwa jachty, które wybudowaliśmy, które są czarterowane. Zwykle klienci przed podpisaniem umowy są zapraszani na te jachty, żeby mogli właściwie kierując się wyposażeniem, które proponujemy, właściwie skonfigurować jachty. No i zwykle pływamy przez kilka godzin z nimi po naszym jeziorze Kisajno. Jachty są tak fajnie różnorako skonfigurowane, żeby móc prezentować prawie wszystkie możliwości. Tak? Różnią się od siebie, ale na każdym jachcie są inne opcje, inne możliwości, tak żeby klient mógł zobaczyć to, co można wybrać, co można zamówić. Czyli różne konfiguracje jachtów wiążą się też z różnymi cenami. Od jakich kwot zaczynają się ceny Waszych jachtów? Konkretnie tego modelu Platinum 35. No, oczywiście jacht skonfigurowany do pływania, niezależnie czy po wodach śródlądowych czy morskich, a więc posiadający silnik, niezbędne wyposażenie kambuza, wyposażone w środki ratunkowe. Najtaniej taki jacht można zamówić w naszej firmie za około 500 000 złotych netto. Ale również przy bogatym wyposażeniu ten jacht może kosztować prawie 900 000. I niestety mam też taką złą informację, że prawdopodobnie w najbliższym czasie będziemy zmuszeni podnieść te ceny o kilka procent, bo jesteśmy zaskakiwani przez naszych kooperantów, dostawców właściwie co 2 tygodnie nowymi, wyższymi cenami. Rozumiem. Gdzie można zobaczyć Wasze łódki na targach? No niestety nie byliśmy jeszcze na żadnych targach z naszą łódką dotychczas. W październiku mam nadzieję, że uda nam się zaistnieć pierwszy raz na targach w Warszawie, a jeśli nie, to najpóźniej wiosną na targach, które odbędą się, jeszcze nie wiemy dokładnie gdzie, czy w nowej hali targowej w Ptaku, czy w innym miejscu chcemy pokazać nasz jacht. A póki co można go jedynie obejrzeć w Marinie Stranda w weekendy, w sobotę bądź w niedzielę, kiedy nie jest czarterowany, lub w trakcie budowy w naszej stoczni. Domyślam się, że wiele z tych informacji można znaleźć na Waszej stronie internetowej. Jasne. Cenniki aktualne również. Jasne, na naszej stronie internetowej można znaleźć większość informacji. Przepraszam, natomiast generalnie rekomendujemy każdemu, kto jest zainteresowany tym jachtem, bezpośredni kontakt z nami, bo posługując się konfiguratorem, który jest dostępny na naszej stronie internetowej, jeśli osoba zamawiająca jacht nie jest specjalistą, bardzo trudno jest we właściwy sposób go skonfigurować. My chętnie pomagamy przy konfigurowaniu, rozmawiamy z klientami. Najpierw poznajemy ich oczekiwania i wtedy podpowiadamy czy sugerujemy, jakiego rodzaju wyposażenie byłoby niezbędne do zamontowania na jachcie. Czyli najważniejszy jest kontakt z producentem. Dokładnie, myślę, że jeszcze warto dodać, że nie ograniczamy się tylko do formularza zamówieniowego, on jest i tak już rozbudowany i czasami wydaje się, że zawiera wszystko, tak, ale jesteśmy otwarci na pomysły, sugestie czy życzenia klientów, bo tak czasami trzeba to odebrać i staramy się realizować nawet na najbardziej zwariowane pomysły. Czasami niektóre trafiają znowu już później do formularza. To na przykład jakieś oświetlenia, tak, nietypowe, podwodne oświetlenia kokpitu, pokładu, czy też jakieś tam super systemy audio dla audiofilów, powiedzmy. Jeżeli komuś na tym mocno zależy, nas przekona takie rzeczy, również wątpię. No to jest bardzo ciekawa informacja, bo wśród klientów na pewno znajdą się tacy, którzy będą mieli różne pomysły i dobrze by było te pomysły zrealizować. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Do zobaczenia na najbliższych targach. Dziękujemy bardzo. Bądź lub na wodzie. Zapraszamy do naszej firmy czarterowej. We wrześniu wciąż mamy wolne terminy. Bardzo nam było miło u Państwa. Dziękujemy. Dziękujemy.